To studnia Radio Lublin, 42 minuty po godzinie 23, a u mnie goście Andrii Jurkiewicz ze Stowarzyszenia Artystycznego Alter. Witam serdecznie. Witam. Paweł Szalek, Grupa Projekt. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Przemek Buksiński, No Potatoes i Grupa Projekt. Cześć, witam. Cześć. Ta retransmisja, którą przygotowaliśmy specjalnie na dzisiejszy wieczór, miała wprowadzać w nastrój czegoś, co przygotowujecie na pierwszy dzień lipca. Co to będzie za wydarzenie, Paweł? Będzie to Strefa Kibica Euroimpro 2012. Spotkanie dwóch drużyn, teatrów improwizowanych. Za chwilę tutaj panowie opowiedzą o tym więcej. Pierwsze wydarzenie na dziedzińcu przed Teatrem Andersena po remoncie. Taka rozgrzewka przed finałem prawdziwym Mistrzostw Europy w piłce nożnej. A tak naprawdę coś, co ma trochę odciągnąć i zdjąć trochę ciśnienia. Co po niektórych kibiców być może. Chcemy się dobrze bawić. Pokojowy mecz, pokojowe pojedynkowanie się. Jak to będzie wyglądało? Alter od kilku miesięcy, od kilku lat już teraz, policzmy sobie, po spotkaniu w ramach projektu El Quadral, przygotowanych warsztatów przez Marysię Artemiuk i cały projekt El Quadratu. Pojechaliśmy tam z Arkiem Ziętkiem i prowadziliśmy we Lwowie warsztaty z improwizacji teatralnej. No i grupa Alter z Drohobycza była wtedy na tych warsztatach i stąd się zrodził pomysł na to, że Mistrzostwa Europy w piłce nożnej będą dobrym pomysłem na to, żeby odpalić Mistrzostwa Teatrów Improwizowanych w formie Theater Sport. Po raz pierwszy w tej części Europy, czyli wschodniej, właśnie w Lublinie, gdzie nie ma stadionu, gdzie nie ma stadionu, gdzie nie ma stadionu. No i w Drohobyczu też nie ma stadionu, więc my zrobimy stadion swój wspólny, taki intelektualny, w żaden sposób nie zobligowany do niczego większego, rozgrywki improteatrów, skeczy improwizowanych. No ale wiem, że będzie wszystko zgodnie z zasadami piłkarskimi, bo i kartki będą, tak? Za co będzie można dostać kartki? Na przykład za błędy w regulaminie mistrzostw, albo za błędy w tak zwanym regułach improwizacji teatralnej, które będzie prowadził Arek Ziętek, a my będziemy grać. On będzie sędzią głównym, będą też sędziowie liniowi, dwaj, będzie też, no będą też piłkarze, czyli grupa Alter i piłkarze improwizatorzy, czyli grupa No Potatoes. Za błędy w regulaminie improwizacji teatralnej będą przyznawane żółte kartki. Dwie żółte kartki to jest oczywiście konsekwencja czerwonej kartki, więc schodzi z boiska piłkarz i zostaje pomniejszona ekipa na boisku i gra dalej. Ale gra dalej. My specjalnie Państwu przygotowaliśmy dzisiaj tę retransmisję, żebyście mogli zorientować się, na czym polega teatr improwizowany, a więc są pewne określone reguły gry, no takie jak chociażby rozmowa alfabetem, a więc wypowiadane kwestie na zmianę, gdzie każde zdanie musi rozpoczynać się kolejnym literą alfabetu, albo na przykład przeprowadzenie wywiadu od tyłu. To są rzeczy określone, ale jakie padną sugestie od publiki, no tutaj aktorzy do tego akurat nie mogą się przygotować. W jakie gry będziecie podczas tych mistrzostw grali? Na jakie trzeba się przygotować? No to zupełnie gry improwizacyjne wszystkie, bo Teatr Alter zajmuje się impro od tego czasu, jak mieliśmy warsztaty. Robiliśmy impro w Drohobyciu, w Truskawcu, w zupełnie Ukrainie. I teraz te wszystkie gry, które będą się odbywali w Lublinie, to jest, niektóre dla nas byli po raz pierwszy zagrani w Teatrze Starym na Nocy Kultury. I teraz my z Przemkiem mamy takie listę tych i mamy trochę czasu, zupełnie tydzień, tak, żeby przygotować coś w Drohobyciu. No ale to jest zawsze improwizacja i jak ono będzie, to zobaczymy już 1 lipca. Rozmawiamy o Euroimpro. U mnie Andrii Jurkiewicz, Paweł Szalek, Przemysław Buksiński. Za moment wracamy do tej rozmowy. Studnia. 10 minut do północy, Radio Lublin. Za 10 minut najświeższy serwis informacyjny, ale póki to jeszcze rozmowa. Andrii Jurkiewicz, Stowarzyszenie Artystyczne Alter, Paweł Szalek, Grupa Projekt i Przemysław Buksiński, No Potatoes i także Grupa Projekt. Rozmawiamy o Euroimpro. Andrii Jurkiewicz już w Lublinie był i to jest kolejna okazja, kiedy można się przekonać, że Polaków, Ukraińców łączy nie tylko Euro 2012, ale także impro. Jak to impro łączy? No, impro łączy w taki sposób artystyczny bardziej i na przykład jak graliśmy impro z No Potatoes, to było widać, jak ja zacznę teraz mówić po ukraińsku, na przykład jak ja zacznę rozmawiać ukraińską mową, to niby niczego nie zrozumiało, tak? My rozumiemy wszystko. A, no tak. I dużo, dużo to gарно виглядає, коли я розмовляю українською, Przemek польською, а ми потім то перекладаємо, то значить тлумачимо то з одного язика в другий. І то
niektóre razy to wygląda tak śmiesznie, bo są podobne języki, ale różne znaczenia mają niektóre słowa. I na tej grę słów można zrobić takie improwizacje bardzo ciekawe. No i w ogóle ludzie z Ukrainy, ludzie z Polski łączą się w sposób artystyczny, w sposób taki mentalny i ja by, no, i impro jak najbardziej podchodzi do takiego łączenia między naszymi krajami. A teraz mamy jeszcze taką okazję jak Euro 2012, bo Euro też jak impro było, nikt nie wiem, czy to z tego coś wyjdzie. Teraz już połowa Euro. No tak. Ten ćwierć finału nieszczęsny. No dobrze, ale nie narzekajmy. No tak. Przemku, jak będą te zawody wasze wyglądały? O 18 zaczynamy. Wcześniej przygotowujemy się do całego przedstawienia. Oczywiście sportowcy przebrani w koszulkach swoich reprezentacji biało-czarnych. Wchodzą na murawę boiska, która zostanie przygotowana. Oczywiście gwizdek sędziego, wcześniej losowanie, kto przejmuje piłkę. Ta piłka to jest oczywiście piłką mentalną. Piłką możemy nazwać na przykład sugestię publiczności. Wszystko w klimacie improwizacji scenicznej i teatrów sportów teatralnych, które są przygotowane przez naszego reżysera Ziętka, no i potyczka. Będą to sceny improwizowane do sugestii publiczności w tematyce Euro 2012 i nie tylko, bardzo odrealnionych rzeczywistości. To, co publiczność sobie wymyśli i poda jako sugestię, my będziemy grać na scenie. Publiczność będzie miała szansę przed wejściem na arenę, czy też na widownię, dostać karteczki w dwóch kolorach i publiczność będzie miała szansę głosowania na drużynę, czy też zespół teatralny. Umówmy się, drużynę piłkarską, takiego mentalnego, znaczy piłkarskiego grania teatralnego. No i publiczność też ocenia, przyznaje punkty, czyli gole, ale oczywiście sędzia jest najważniejszy i sędziowie liniowi są najważniejsi i podejmują decyzje. Będzie też komisja jurorska wybrana z publiczności, to już wiemy, więc to będzie taki skład osobowy w liczbie 3 osób z publiczności, wybranych bardzo spontanicznie przez moderatora, czyli sędziego głównego. Trochę tak jak na slamie się wybiera. Na slamie. Tak? Mniej więcej ta cała sytuacja, która nas toczy w grupie projekt jeszcze wcześniej od slamu, więc cały ten proces przyznawania punktów będzie typowym slamowym wydarzeniem, ale nie do końca, bo samo ocenianie będzie slamowe, natomiast samo wydarzenie będzie improwizowane w formie teatru. Publiczność w liczbie nieograniczonej, ale mamy pewne ograniczenia. Ile tam osób się myślicie zmieści na placu? Myślę, że około 1500. Jeżeli tyle osób będzie chciało przyjść na to impro, to zapraszamy. Mamy pewne oczywiście pewne granice bezpieczeństwa tego wydarzenia, więc... I będzie się pilnować tego. Będziemy tego, znaczy każdy będzie się pilnował we własnym zakresie. Oczywiście przyznajemy punkty. Do wygrania będzie puchar. Jeszcze szukamy, co będzie pucharem. Czy pucharem będzie puchar jako puchar mistrzostw, finału Euro Impro Strefy Kibica, czy to będzie inny puchar w formie czegoś, co się kojarzy z Lublinem. Nie wiem, może to będzie żywy koziołek, który będzie dawał mleko albo będzie budł kogoś, ale nie wiem. Coś, co się kojarzy Państwu z Lublinem. To mleko może z propozycję do Józka Szopińskiego, naszego redaktora z Radia Lublin, co może być takim gadżetem, to nie gadżet, to trofeum. Brakowało mi tego słowa, dziękuję. Trofeum, które możemy przyznać drużynie zwycięskiej, ale... No dobrze, Przemek, to ja już na fanpage'u naszym taką zagadkę daję, mam nadzieję, że jakieś propozycje będą, ale zanim to zrobię, jeszcze porozmawiajmy o tym, co jeszcze będzie przy okazji tego właśnie Euro Impro. Tak, czyli już razem z trofeum damy się wszyscy wspólnie do klubu festiwalowego. To będzie letni ogród klubu Gramofon. Tam będziemy mogli sobie obejrzeć razem mecz już po naszych zmaganiach. Czyli ten taki prawdziwy ten taki, mecz. Tak, podobno będzie. Podobno też będzie trochę improwizowany. Jeszcze nic nie jest ustalone. No, także no tutaj... No, jako grupa projekt w ogóle bardzo się cieszymy, że to jest jakby kolejna taka dziedzina sztuki, w którą wchodzimy, bo tutaj mamy cały czas w zasadzie drugą edycję Otwórz Lublin fotografii otworkowej. Trwają sobie kolory kultury, warsztaty dla rodziców, dla dzieci, interdyscyplinarne. No tu mamy teraz teatr, no także fajnie, coś coraz bardziej się dzieje. W ogóle bo jesteśmy bardzo wdzięczni tej klasztorowi Dominikanów za świetną współpracę, bardzo miłą, udostępnienie miejsca i wielu innych rzeczy, żeby całe wydarzenie mogło się odbyć. Także innym partnerom. Przypomnijmy jeszcze na koniec rozmowy, gdzie i kiedy Euro Impro. Z Euro Impro 1 lipca
Przepraszam, 1 lipca o 18.00 startujemy. To jest plac przy Teatrze Andersena w Lublinie, Dominikańska 1, umownie ta ulica, umówmy się, że tak się nazywa. Natomiast jest to plac przed Teatrem Andersena, świeżo wyremontowany, świeżutki, czyściutki, pachnący, lśniący. Nawet oznaczymy dojście. Tak, oznaczymy dojście. Aha, jeszcze jedna informacja. Tak. Tydzień przed, czyli już zaraz po niedzieli, tak naprawdę zaczynamy od soboty. Od soboty promocja wydarzenia Euroimpro 2012, czyli Strefa Kibica, przygotowana przez grupę Projekt i grupę No Potatoes. Promocja bardzo niestandardowych i performatywnych wydarzeń teatralnych w przestrzeni miasta. Lublin i Starego Miasta i tego Nowego Miasta będziemy promować to wydarzenie wśród publiczności, czy też gości naszego miasta. Nie siedźcie w domu. Tak. Wielki, wspaniały, przyjacielski pojedynek 1 lipca. Andrii Jurkiewicz ze Stowarzyszenia Artystycznego Alter. Będę trzymał kciuki za twoją drużynę. Dziękuję. Dziękuję. No. Paweł Szalak, Grupa Projekt. Dzięki bardzo. Będzie trzymał kciuki za jego drużynę. No nie mogę, jak już obiecałem Andriowi, to wiesz, to już nie mogę. No muszę, wiesz, być sławny. Przemysław Buksiński, No Potatoes i Grupa Projekt. Dzięki bardzo. Dobra. Do zobaczenia 1 lipca.